Na pewno to, że Wielka Brytania jest od kilku dekad w Unii Europejskiej, pomogło rozwinąć się londyńskiemu City. Tak, to jest ten okres, który na rynkach finansowych, szczególnie na rynku walutowym, przyniósł rewolucję. W momencie, kiedy Wielka Brytania wstępowała do Unii Europejskiej, mieliśmy koniec systemu sztywnych kursów walutowych. I tym samym rynek walutowy, który gdzieś tam był karzełkiem w stosunku do tego, co jest teraz. Londyn jest centrum numer jeden na świecie, jeśli chodzi o rynek walutowy, i na pewno, gdyby Wielka Brytania nie była w Unii Europejskiej, to aż takiej pozycji by nie zdobył. Także na pewno im większa będzie izolacja Wielkiej Brytanii od Unii, tym większe zagrożenie dla londyńskiego City. Oczywiście Brytyjczycy sobie z tego zdają sprawę i oni będą dążyli do tego, żeby na tym polu finansowym no, zostało możliwie jak najwięcej w tym układzie, który obowiązuje teraz. Na pewno nie będzie tak, że banki czy instytucje finansowe będą przenosić od zaraz swoje biura do Europy kontynentalnej. Ja sądzę, że wobec tego, że no, sektor finansowy w Europie cały czas się ma nie najlepiej, to może być prędzej tak, że w Londynie zauważymy większą skalę zwolnień. Niekoniecznie przełoży się to na otwieranie nowych biur czy zatrudnianie nowych pracowników w Europie, tak? I dopiero w dalszej kolejności, jeśli ta koniunktura za jakiś czas się poprawi i sektor będzie miał się lepiej, to być może będzie zatrudniał nie w Londynie, a na przykład w Paryżu czy we Frankfurcie. Więc myślę, że to będzie taki proces bardziej, powiedziałbym, stopniowy, rozłożony na jakieś kroki, niż polegający na tym, że tu zamykamy biuro, tu otwieramy biuro i robimy to, nie wiem, w tydzień czy w miesiąc.